Dzień dobry. Dzisiejszym moim gościem jest pani Manuela. Gościnią. A jednak. Jednak. Jak jest gaździna i gazda, gazdo, to jest i gościń. Dobrze. Gościnią jest pani Manuela Gretkowskiego. Tomek, jesteśmy na ty. Tak. Na potrzeby tej rozmowy też. Dobra? Dobra. To muszę zacząć oryginalnie. Nigdy tego nie zrobiłem. Nie robię od zdjęcia. Nie wiem, czy widać w tej kamerze pani Manuela nad stolikiem. Tu chyba, jak się mówi na moich terenach zielonogórskich, winna latorośl, tak? Z owocami. Tak. Koty i woda. Co to morze za woda? Morze Libijskie. To Kretę nie wiedziałam, póki tam nie sprowadziłam się, że Kretę otacza Morze Śródziemne, ale ono ma swoje części. I tam południowy zachód, niedaleko tej plaży różowej La Fenicie, jest Morze Libijskie. Czy to jest twój teraz stały adres? Tymczasowy, tak jak na Mazurach ma się dom, albo w Kazimierzu, tu i tu. A Boże, bo ty... Nie ma obowiązku meldunkowego już. Tu czy tam? Tu nie ma? U nas nie ma? Tutaj nie ma, w Europie nie ma. A poczekaj, który to jest twój adres w życiu? Nie pytaj. No nie, ale taki zagraniczny. Paryż? A, zagraniczny. Paryż, pod Sztokholmem, Berkeley. Czwarty. Taki dłużej niż rok. Czyli to nie jest na Zicher? Nic nie jest. Tak jak granice. A dlaczego wyjechałaś? To był jakiś, pamiętam, że jakiś taki protest, któremu towarzyszył absmak związany z tym, co się akurat w Polsce działo. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. Sądzę, że tak jak ty i większość rozsądnych ludzi, byliśmy pewni, że Trzaskowski wygra. Bo by wygrał, gdyby nie Pegasus i te wszystkie historie. I DPS-y i tak dalej. Tak. Więc to była pewność. Nawet na płocie napisaliśmy, z mężem napisałam 51% Rafał. I wtedy powiedzieliśmy sobie, znaczy ja może powiedziałam Piotrowi, że słuchaj, jak nie wygra Trzaskowski, bo to nie jest możliwe, to by znaczyło, że to jest koniec, to ja nie damy rady. Poczekaj, to ja ci się odgryzę za gościnie i powiem co, kibicowałaś całym sercem dupiarzowi? Kto jest dupiarzem? No tak Rafał o sobie powiedział. Ale to powiedział on o sobie, mówiąc o sobie w młodości. To prawda. Kiedy ja piszę książki sprzed 30 lat, używam tamtego słownictwa i tamtych przymiotników. No nie będę... Czyli dupiarz był okej w tym sensie? Tak, to było autoironiczne. Kiedy ja wiele lat temu napisałam, że piszę harlekiny dla intelektualistów, to zostało, że ja piszę harlekiny. No nikt sam się nie ośmiesza, tylko bierze to w cudzysłów. Ale poczekaj, jak to było? O 20 pokazali Dudę w telewizorze i powiedziałaś mężowi, słuchaj, nie, jest gorzej, bo mój mąż w pokoju obok, od tego zaczyna się książka, jadł w pokoju obok kolację, w ogóle nie chciał oglądać wyników wyborów. Nie chciał, bo się bał? Bo jadł kolację i się denerwować nie chciał. I kiedy, to nie jest miła sytuacja, kiedy jesz kolację i dom ci odpływa. Kochanie, sprzedałam nasz dom, krzyczę do męża, przez ścianę kupionego kilkanaście lat temu. Co w tamtym momencie było tylko metaforą jeszcze, to nie była tak? Metafora, bo kiedy dałam ogłoszenie, pod wpływem impulsu, ale wiedziałam, co robię, natychmiast miałam oferty. Kupna. Cena nie była wygórowana, a potem jeszcze tylko był proces przychodzenia i oglądania tego domu i licytacja. A proces oglądania skończył się jeszcze przed drugą turą? Nie, to były końcowe wyniki. To była druga tura. Nie, pierwsza jeszcze byłam pełna nadziei. Nie. To była druga tura. Także kiedy jesz obiad, a żona przydaje ci do kolacji. Podsumowując, ty powiedziałaś może mężowi, słuchaj, Trzaskowski się przegrał, a generalnie to się wyprowadzamy, tak? Tak, no bo nie mamy co tu robić, bo to już jest koniec. Jeśli naród wybrał Dudę, to się zwijamy. Ja urodziłam się tak jak i ty za komuny, miałam azyl polityczny, bo nie podobała mi się ta komuna i nie chciałam oddychać tym, co było... No, w Polsce mojej młodości, ale wtedy nie mieliśmy wyboru, a teraz mamy. A jednocześnie mówiąc o tym wieczorze wyborczym, podkreślasz pewną definitywność momentu,
A chwilę wcześniej, a propos czegoś zupełnie innego, powiedziałaś, nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze, ale na zawsze to jest długi okres, który dzieli się na krótkie odcinki w perspektywie czasowej, którą obejmujemy. I w tej perspektywie, kiedy wygrał Duda, dla mnie to był koniec świata na drugiej stronie. To, co on podpisał już teraz, ja nie rozumiem, po co dawać to do Trybunału Konstytucyjnego, do grafologa oddać, jak już podpisał. To już jest po ptakach, więc to jest śmieszne. Grafolog może by się wypowiedział, czy nie, no ma ja myślę, kompetencje. Że Duda mówi tak, żeby suweren myślał, że on bardzo lubi z namaszczeniem wypowiadać formuły, na przykład jak się spotykał z Trumpem, to zawsze pomówił, rozmawiałem z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Od razu, mam wrażenie, nadawał wagę temu spotkaniu to większą. To paski powinien mieć, więc, żeby suweren więc mówię, widział. Oddałem do Trybunału Konstytucyjnego, czyli tam są jakieś formuły prawnicze, to jest wszystko ważne, poważne, a ja jestem poważnym politykiem, który szanuje procedury. Myślę, że to jest tego typu komunikat. To dla suwerena. Z drugiej strony rozdzielenie włosów na czworo, chyba łonowych, co on myśli, mój mąż ostatnio mówił, wyobrażasz sobie, jak on się czuje po tym, co zrobił? Mówię, nie. Ty mówisz jak o jakiejś osobie, no, która... Staram się go racjonalizować jednak. Ale jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, a popełnił przestępstwo, łamiąc konstytucję, to nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Ta osoba, która to robi, przestępstwa, jest przestępcą. I ty się wgłębiasz w psychikę przestępcy? Poczekaj, ale czy Duda jest, że tak powiem, obcy antropologicznie? No, i tak że on, jak... Czy on ci budzi obrzydzenie? Wiesz co, czy to, jest... czy przesłanie, które, czy ta aura około Dudowa ci bardziej przeszkadza? Wiesz co, mnie nie interesuje, w Tygodnik Powszechny się zastanawiał, no, ostatnio był artykuł o samotności Dudy i tak, jakiej samotności? Dla mnie to jest no wiesz, tak... jak twoja żona milczy, to masz prawo być samotny. Ale ona milczy po niemiecku. Więc jeżeli... Mam się zastanawiać, pytasz, jak ja kategoryzuję. Dla mnie ludzie, którzy popełniają przestępstwa, to nie jest moja bajka. Ja nie zadaję się z przestępcami. Ani ich język, co oni robią w więzieniach, grypsują. To jest polityczna grypserka. Nie, ja tego nie chcę słuchać i to nie jest moja bajka. Ale czy bardziej Duda budził twoje przerażenie, czy Polska PiS? Czy domknięcie Polski, czy naród, który to akceptuje? Jednego by nie było bez drugiego. Wiadomo, że o tym też pisałam faworyty. Jesteśmy między Zachodem i Wschodem. Problem, że ten Wschód jest w nas, Zachód bywa, i ten Wschód jest łatwiejszy. Łatwiejszy w sensie? Wiesz, łatwiej się nie myśleć. Nie rozwijać, odpuszczać tak, wartości i reguły. Tak, łatwiej. A jak jeszcze nie jesteś tym wychowany, no to jest to dla ciebie po prostu... Wiesz, że w Ameryce... Znaczy łatwiej chodzić w dresie niż w smokingu. Tak, no jest to fakt. I uważać, że jest się wyższym moralnie. Przy którejś z moich książek już za suwerena była dyskusja, widziałam to w internecie, i ktoś, krytyk jakiś coś napisał, a suweren napisał, ty się wywyższasz, bo czytałeś. No więc dochodzimy do takich absurdów. Dwa dni temu rozmawiałem z Palikotem, który mówił o książce pod tytułem Odwieczny pisowiec. Historyk jakiś przeanalizował jak dzieło dzieje nasze dzieje i stwierdził, że taki rys nacjonalistyczno, ludowo, populistyczno, prostacko różne był tutaj zawsze. Z tego by wynikało, że PiS jest bardziej rezultatem, konsekwencją albo kolejną zmianą w tej samej odwiecznej poniekąd sztafecie. Gorzej jest, jak sobie robi się dynamo i to się napędza w ten sposób. Tak patrząc też na posłów, myślałam, że są posłanki i posłowie, ale są ludzie, którzy dają dupy za pieniądze i to są sejm workerki i sejm workerzy. I tak to wygląda. Ten podział narodu na ludzi, którym zależy na wartościach i tylko na niczym, a w rezultacie na kasie. W tym wiesz co, to co wiesz o patriotyzmie, że ten przaśny patriotyzm, patriotyzm bezkrytyczny, który propaguje PiS, to jest faszyzm. Dla mnie faszyzm jest bezkrytycznym patriotyzmem.
Znaczy Jason Stanley z Uniwersytetu Yale, który napisał całą książkę o faszyzmie, twierdzi, że jednym z rysów faszyzmu jest taki mityczny stosunek do historii. Historia jest mitem, legendą. No bo realna jest prawdą. Prawda jest tak, niewygodna. Tak, jest czymś, do czego się można odwołać tęsknotą, baśnią. A oni pocieli suwerenowi, który z racji rocznika, wykształcenia, mentalności nie za bardzo kuma, pocieli tą rzeczywistość na paski i dali zamiast rzeczywistości prawdę. A ta prawda, tak jak mówisz, ma mityczne pochodzenie i mityczny cel, stworzenie wielkiego, prawdziwego polskiego narodu. Czyli w tym sensie oni się zupełnie autentycznie oburzają na profesor Engelking, bo ona absolutnie burzy ten mit Polaka, Polski bezwinnej, Polaka albo bohatera, albo rycerza, albo ofiary. Tak, kiedy... A tu Polak, który jeśli nawet nie jest współuczestnikiem zbrodni, to jest jej cheerleaderem. Tak, ale do tego trzeba dojrzałości, trzeba być dorosłym, dojrzałym, żeby przyjąć na klatę prawdę, która nie zawsze jest cukierkowa i nie zawsze tragiczna, gdzieś po środku. Natomiast, a to, co się robi z częścią, to, co robi TVP, to jest takie udziecinnianie. Właśnie, czy my jesteśmy narodem zdziecinniałym? Zawsze byliśmy. Tak? Nie mieliśmy szans. Dlatego mamy Gombrowicza, który... A jednocześnie mówisz, że wschód tu jest, ale Europa bywa. Bywa, to jest wyzwanie do dojrzałości. To 25 lat to był taki antrakt historii, bardziej prezent od historii. No myślę, cud, trądzik wyjątek, mieliśmy, trądzik demokratyczny. Niezasłużony cud? Nie, zasłużony. Ja myślę, że to, co się stało, to był przypadek. To jak mogliśmy to spieprzyć, przepraszam? Przypadek spowodował, że domknęła się ta współpraca i obieg zamknięty między złem, prymitywizmem i przemocą. Tak nie musiało być. Jak pamiętasz wybory, gdyby, ja nie obciążam to Zamberga, głosowałam na niego, gdyby nie pojawił się wtedy Zamberg i lewica by przeszła, no to nie byłoby większościowego nie PiSu. Byłoby. Nie było, to był przypadek. To się na procent odbywało. To się odbywało na procent. Procenty mają, Polacy dużo w procentów piją i procenty poszły nie tam, gdzie trzeba w tym wszystkim. Tak sądzę. Ale przyznajesz się tego Zandberga też z poczuciem winy? Nie. Dołożyłaś rękę na nieszczęście narodowego. No ale kto wiedział, że się dokładamy do Kaczyńskiego? To Wałęsa jest winny, że wziął go do współpracy, tak można powiedzieć. Nie, to znaczy albo profesor Buzek, który wziął byłego prezydenta i dał im drugie życie, kiedy wydawało się, że są zupełnie nie, na aucie. Nie szukajmy winnych, jesteśmy też winni. Moja córka mnie zapytała bardzo racjonalnie, mamo, dlaczego marsz jest 4 czerwca? No ona bo nie wie? Wie, że wejście do Europy, ale ona widzi, co się dzieje, mówi, przecież ten marsz jest pokazaniem poparcia Tuska i przeciwko temu Lex Wszystko. To jest protest. Dlaczego ludzie, zanim Duda to podpisał, nie wyszli na ulicę? Dlaczego? I co jej powiedziałaś? Powiedziałam, że to jest jak najbardziej polska cecha. Że nie chodzi, że wychodzimy rzadko albo w sytuacjach ostatecznych. No w ostatecznych nie zawsze. Czasem nasze wyjście na ulicę popełnię teraz herezję. Jest gigantycznym błędem, na przykład na ulicę tego miasta, prawda? Że wychodzimy tak, z patykami, strzelamy i tracimy najlepszą młodzież w 2 miesiące. I to jej powiedziałam. Miasto i kultura. Powiedziałam, że ten marsz, tak jak i poprzednie, to jest rodzaj powstania. Jesteśmy świetni, nie w tym momencie, nie z tymi siłami do powstania, a wszystko przegrywamy. Nie przez powstania, ale przegrywamy. Natomiast to, co potrafimy, to tylko powstanie. Pójdziemy na marsz i co dalej? Rozmawialiśmy przez chwilę o Kaczmarskim. Przypomina mi się z jego piosenki o Wielopolskim. U nas Chopin, groch i kapusta i od czasu do czasu powstanie. Powstanie. Tylko w melodii znaczy i od czasu do czasu, powstanie. Dokładnie, groch i kapusta. Wspaniale, że jest ten marsz, ale mówimy o nim tak,
jakbyśmy mieli wygrać z PiS-em za pomocą tego marszu, że pokażemy, że będziemy jednością, ja wielkością. Ja myślę, że pokażemy, że ludzie wierzą, liczą to, że pokażemy sobie, no, ale, że mamy siłę, no, sprawczość. I co z tego powstania? Mamy sprawczość, idziemy, powstania się kończyły tragicznie dla nas. Strajk kobiet dla wielu kobiet skończył się tragicznie, z połamanymi rękoma i pobiciem, i gazem w oczach. Tu mam nadzieję, nie będzie nikt atakowany, jest za dużo ludzi, ale idziemy na Hołownia z Kamyszem, idą z nami, tak jakby co najmniej stworzyli wspólną listę z całą opozycją. Stwórzmy wspólną listę, to jest pomysł i to jest broń, ale a nie sobie powstanie, a nie marsz. Od tych dwóch dżentelmenów na moment wyobrażasz sobie wspólny rząd Tuska z twoim Zandbergiem? A wyobrażasz sobie, że PiS rządzi z Konfederacją, bo to jest realność? Spokojnie sobie wyobrażam. No to możemy sobie nie wyobrażać tego, że wygrywamy. Jeżeli sobie tego nie wyobrażamy, Zandberga z Tuskiem, to nie wyobrażamy sobie, że wygrywamy z PiS-em. Wiesz, ja to sobie mogę wyobrazić, bo wiem, że to jest realna polityka, ale mam wrażenie, że Zandberg sobie nie wyobraża. Tak, ale o czym mówimy? O czymś, co w ogóle nie będzie miało miejsca, bo nie będzie miało okazji. Najpierw trzeba wygrać. A ty w trzecią drogę nie wierzysz? Mówisz o Kamyszu i Hołowni? Na przykład? No więc ja bardzo wgłębiłam się w to, co oni napisali, kiedy wymyślili trzecią drogę. Od samego początku, kiedy Hołownia wszedł do polityki, pisałam jak najgorsze rzeczy, że on jest Woody Allenem katolicyzmu, że chce... Ale w jakim sensie, bo to może być na różnych poziomach. Woody Allen katolicyzmu? Tak. Dlatego, że on przedstawiał katolicyzm w takiej wersji... Komiksowej. Talk show takiego, jest fajnie, opowiem dowcip, to jest przyjaźnie i tam i na Hołowni, a katolicyzm ma zupełnie inną twarz i wiemy, o co chodzi. Teraz, może teraz to dotarło. Takie... Podanie, wiesz, rzeczy cjanku w postaci... Niby taki pop-katolicyzm, nie? Zrobienie popcornu z tego, tak. Pop, papież, popcornu. I to chciał remontować, przepraszam, napisałam to w poście, że nie wierzę w remont gówna. Bo on chciał... Jak wchodził do polityki. Teraz może mu się zmieniło, nie widzę zupełnie różnicy. Natomiast już pomijam jego działalność. Ale nie myślisz o państwie teraz? Nie, nie myślę o państwie. O jego celach, o tym, co on myślał, że da się zreformować. Nie sądzę. Największy orędownik kościoła w Polsce, który często występował w twoim programie, Telikowski. No, ale zobacz, jak normalnie. Dzwon się rozlega w radio i jak wygasa mój kościół. A niektórzy są głusi być może dzwonek. Jak mówi Amerykanie, everyone deserves second chance, prawda? Ale nie Hołownia. Jego działalność przeciw Tuskowi. Zawsze mu dokopuje, kiedy PiS ma coś do niego, to od razu uchamia się. Ale przeczytałam ich manifest i tam były rzeczy dla mnie zabawne. Po pierwsze słownictwo. Takie typu, zawierzcie nam. No bo to zawierzcie, tak? Wiadomo do kogo to się, do najbardziej zachowawczego elektoratu. Wiesz, poza wszystkim ja mówię, że masz w Polsce dwa języki. W jednym języku mówisz ksiądz, msza, święta i papież, a w drugim mówisz kapłan, nabożeństwo i ojciec święty. Wiadomo w jakim świecie od razu jesteś. Zwróciłeś uwagę na tego ojca świętego i ojca Rydzyka. Nie pamiętam kadencji rządów, żeby tyle było wiadomo o ojcach. Ojciec Ziobry, prawda, te procesy. Ojciec Dudy. Dudy. Postać dla mnie przerażająca w tym, co robił synowi. W sensie autorytarnym. Tak, autorytaryzmu. Takim zachowaniem... Nie wiemy o ojcu pana prezesa. Wiemy, bo było w książkach, nawet Newsweek wydawał tę książkę. Bardzo dobrze wiemy, jak się wyrzekał synów i nimi straszył. Ojciec Morawieckiego. Ojciec... psa. Tak, Tereckiego. Tak, kapuś koszmarny. Nagle wszyscy... A wtedy się to układa? Rydzyk. Wiesz co, tego nie było w poprzednich rządach. Słyszałeś coś o ojcu Tuska, o ojcu Buzka, jakieś takie historie? O dziadku Tuska słyszałem. No ale to nie on wymyślił te bzdury. Czy to jest jakiś paternalizm od
czarowany, czy co to jest? To jest jakiś duży problem niedojrzałych chłopców z tatusiem. Tatusiem, który bije, tatusiem, który... Klękać, którego ratuje, bo zginął zabity, bo był powstańcem, matka okazała się nie była. Jak można w ogóle wymyślać życiorys rodziców? Tak. Znaczy, ale zrobić bohaterkę z osoby, z która spędzi, bohaterkę powstania z kobiety, która powstanie spędziła w Starachowicach, duża rzecz. I jednocześnie skasować na potrzeby własnej psychy ojca, który naprawdę w tym powstaniu walczył i bił ranny. To jest ta mityczność, o której mówiłeś, że z przeszłości robi się mit. Z przyszłości też faszyzm jest mitem. Wiesz, mówimy o gościu, który na potrzeby tak jest, kochanej mamusi drukował gazety. No ale to jest miłość synowska. Nie wiem, co bym dla rodziców zrobiła, ale to mówimy o innej stronie tego charakteru i psychopatologii. Mit z własnego ojca i rodziny, mit z przeszłości. Psychoanalitycy, gdyby tacy istnieli w Polsce, którzy piszą dla ludzi, a nie tylko siedzą w gabinetach, by zacierali rączki z radości. Więc to, wracamy, przerwaliśmy o Hołowni. I ta ich współpraca, że oni będą wzajemnie sobie doradzać, to znaczy Hołdy. W sensie Władysław i Szymon, tak? Szymon będzie dumał nad Oziminą, a Kamysz będzie mówił, jakie wymiary ma mieć konfesjonał. Ja widzę tak ich współpracę i jeszcze ten piękny hasło. Mam wrażenie, że ty opowiadasz o wyrośniętych ministrantach. Duda też. Tak. Niestety też. Ja mówię, że on służy do czarnej mszy demokracji. A kobiety są składane w tej czarnej mszy na ofiarę. Lubię z tobą rozmawiać, bo u ciebie wiesz, co akapit to taka fraza prawie literacka. Dlatego mnie zatrudniłeś do Newsweeka. No ale kochałem tę frazę. A ja kochałam tę pracę. I jeszcze na koniec powiedzieli, ja nie wiem, kto im wymyślał to, Kobosko, że oni chcą wrócić do źródeł. Czyli gdzie? Do źródeł rzeki tego koryta. No, można sobie dopowiedzieć. Do źródeł koryta. Jak znowu pocytuję Kaczmarskiego, bo źródło wciąż bije. Bije, nie? I bije. Tylko bije w nas, a zwłaszcza w kobiety. W Polki. I my będziemy ofiarami kolejnych wyborów, jeżeli nie wyobrazimy sobie, albo pan Zandberg, że może rządzić z Tuskiem. Hołownia, który zastanawia się, czy kobiety mogą jeść tabletki poronne. I on zapyta o to swojej żony, bo on ma mózg, ale nie ma macicy. Tylko rozumu mu brakuje. Ale nawiasem mówiąc, on jako, przepraszam, jeśli schodzimy na ten poziom, to on jako mąż kobiety, która jest pilotem, powinien być do figury silnej kobiety w naturalny sposób przyzwyczajony. Powinien być oblatany. Po prostu. Może jest zbyt daleko od niego i nie dotyka realu, żeby powiedzieć Szymkowi, że nawet ona jako pilotka nie może być w ciąży, której nie planuje. Jaki my mamy wybór, Tomek? I zastanawianie się, wielką sprawą jest marsz, jedność opozycji na marszu. Gdzieś mam tą jedność. Ona ma być jedną listą, żebyśmy mieli większość sejmową, bo wyrosła Konfederacja. Ale już podejrzewam, że na liście osób, których posłuchają Władysław z Szymonem, jesteś gdzieś na samym końcu. Kobiety. Niezależnie od tego, jak racjonalne jest to, co mówisz. To nie jest apel, ja wiem, że mają mnie gdzieś, to nie jest apel. To jest... Mogę mówić do ciebie, do iluś widzów, apel do rozsądku, o rozsądek dzwoni. Apel o rozsądek, wydawało mi się, że wyłączyłem, a nawet wyłączyłem, ale teraz, wiesz, zapomniałem, przepraszam, że mam koledze oddam, że mam zapomniałem. Ty jak świątek w trakcie meczu. Tak. To jest apel o rozsądek. A do dzisiaj nikt nie wie, kto dzwonił, tak? Kto zadzwonił? Kto nie wiedział, że ona gra? Musiała to być bardzo bliska osoba, a może jakieś dziecko. Swoją drogą, czy Iga może mieć transformującą rolę jako kobietę, wyznaczyć czegoś nowego, pokazać... W tenisie? Na pewno. Nie tylko w tenisie, nie. Może być jakimś drogowskazem dla polskich kobiet, młodych dziewczyn. Ale do czego? Jakim rozkazem? Że będziesz mistrzynią świata. Że możemy wyjść na szczyt, tak, że Polka nie jest gorsza. Tomek, ale że może zlać wszystkich jak chce. O czym mówimy? Nie mówimy o jakichś wyjątkach, tylko mówimy o demokracji. Co z tego, że Iga jest top?
Co z tego, że Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla? Co z tego, że polskie aktorki i reżyserki dostają nagrody i są wspaniałe? Jeżeli jesteś tu, w Polsce, nie jesteś nawet właścicielką swojego ciała i mogą na ciebie wymyśleć, jeżeli Kaczyński, to co było z tych maili, jest prawdą, że myślał o nasłaniu czołgów na Polki, to co myślisz o wyborach? Co naśle, jeżeli będzie zagrożony nie tylko przez kobiety, których się chyba brzydzi i boi? A to ty mi odpowiedz, bo ty chyba jesteś zdolna spokojnie, na pewno jesteś, namalować jego profil psychologiczny, na tyle, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jest coś, czegoś nie zrobi? Nie ma nic takiego, czego by nie zrobił i dlatego powinna być jedna lista. Czy nie wykluczasz scenariusza, żadnego, że będziemy dobrze wspominali generała, tak? Już wspominamy dobrze generała, bo wiedzieliśmy, że to się, wiemy, że to się dobrze skończyło. I wiemy, że tego rozlewu krwi realnie nie chciał. Nie wiem, co chciał, ale mówię o 10 lat później, 10 trochę mniej, jak to się skończyło, że skończyło się dobrze. Tu natomiast, jeżeli wyjdziemy z Europy, to na pewno nie skończy się źle, nie skończy się dobrze. A to literacko byłoby dobre, nie? Taka kompletna już dyktatura i katastrofa. No ale to będzie, to już jest katastrofa. To już, jeżeli Kaczyński używa, jeżeli chce Kurskiego, chciał do rozprawy z Tuskiem, jak on musi się go bać i Tuska i chce go widzieć poniżonego. Wiesz, ja cały czas powtarzam, nie mam na to dowodów, ale dałbym sobie, w całej masie rzeczy, które robi Kaczyński, widzę paluszki wciąż i Jacusia. Więc wydaje mi się, że kolega Jacek potraktował ten Bank Światowy czy MFW, nie wiem czy to jest, jako synekurę i nie zaniechał zaangażowania w sprawy polskie. No jest to pisowski patriota, więc wszystko może zrobić, ale pytałeś o co uważam dalej. Myślę, że to jest bardzo proste. Jeżeli Kaczyński wzoruje się na Putinie, bo w tym kierunku idzie, i ostatni klip pisowski w internecie z Auschwitz, to była kalka Putina, który szczuł na Ukraińców. Tam są też naziści, nie? Tak, faszyści, Ukraińcy teraz są naziści, faszystami. To my. Mówił to do Rosjan, a to był klip do suwerena, ci ludzie na ulicach i opozycja to są faszyści, tak jak ten mówił do ogłupionych Rosjan, no mówi przecież Kaczyński, wiesz, jak cytujemy naszego ulubieńca, tydzień temu powiedział jasno, że zwycięstwo opozycji to będzie koniec Polski, więc stawką nie jest nawet władza w jego głowie, a przynajmniej to, co sutryny suwerenowu, nie suterenowi, tylko suwerenowi wbija do głowy, jest stawką Polska, której nie będzie, jak on przegra. To jest oczywiste, jeżeli ma metody Putina, jeżeli Rosja jest w Polsce, jeżeli ma wszystkie służby, a my się... Ma wszystko bez wyjątkiem zahamowań. Zamachu stanu jeszcze oficjalnego, bo nieoficjalny według mnie jest, a my się zastanawiamy, czy Tusk może rządzić Zandbergiem? O czym to mówię, o tej niedojrzałości, o tych powstaniach, o tych chorągiewkach, będzie wspaniały marsz i festyn, tylko co dalej? Dlaczego wcześniej tego nie było? Nie wiem, dlaczego nie ma buntu, wiesz, kiedy trzeba? Ja nie wierzę w moc sprawczą marszu, ale wierzę w to, że... Się fajnie będzie w telewizji. Nie, to jest drobiazg, ale wierzę, że to będzie moment, który, jak mówią Amerykanie, może zmienić dynamikę. Nagle, że tak powiem, lud, nasz suweren poczuje impet, sprawczość, siłę, a tamten Tomek, no bądź pójdzie, realistą. Nie wierzysz, przyjechali do Warszawy, ludzie przeszli, wrócili do domu, a nic się nie zmieni. I będą ludzie chodzić cyklicznie na marsze, będą stali pod pałacem prezydenta, będą zagrażać PiS-owi, który będzie wiedział, że jak oszuka wybory albo ich nie będzie, to ulica się zbuntuje i będzie powstanie. Nie! Ludzie czekają, że pójdą do urny zagłosować, nie zdając sobie wracając sprawy. Wracając do twojego poprzedniego wątku, parafrazując tytuł amerykańskiego filmu nagrodzonego, zresztą bardzo, Polska to nie jest kraj dla kobiet, prawda? To już nie jest dla nikogo. To już nie jest, to jest tylko dla autorytarnych władz,
która podporządkowuje sobie ludzi, ale to dla nikogo, ani dla kobiet, ani dla ludzi. A dla kobiet w pierwszym rzędzie. Kobiety są zawsze pierwszymi ofiarami. Jak perspektywicznie oceniasz swoje zaangażowanie i swój pomysł z Partią Kobiet? Miało to sens, czy nie? Za wcześnie, za późno? Nigdy na wolność nie jest za wcześnie. Nigdy. Natomiast to, co powiedziałeś, to nie jest kraj dla kobiet. Jeżeli to już nie jest kraj dla wolnych ludzi, to już jest drugi stopień zniewolenia, bo kobiety załatwia się zawsze w autorytaryzmie, w faszyzmie, w pierwszym rzędzie. I nas załatwiono. Chociaż w Iranie bodaj z tego, co sprawdzałem, mają większe prawa niż w Polsce. No tak, ale w Iranie poparli ich, a je mężczyźni. Wolność, życie, kobiety. Jak był strajk kobiet, owszem, byli chłopcy. Byli mężczyźni, ale to nie był ruch ogólnonarodowy. To był strajk kobiet i to kobiety były na ulicach. One były pobite. A to nie ruszył się naród, bo mówisz, czy jest jeden naród. Nie to, że nie ma jednego narodu, to jeszcze kobiety nie są Polakami. No tak, nie są Polakami. Jeśli chodzi o mężczyzn Polaków, przepraszam za swoją płeć, ale mam ja swoją teorię, że tutaj najlepszy zestaw genów może ci, przepraszam bardzo, pieprzyć w powstaniach, na Syberiach, w obozach, że w związku z tym to, co mężczyźni mieli do zaoferowania kobietom, to był gorszy pól genetyczny. Tomek, to nie tak, że oni poszli się pieprzyć, oni pieprzą nadal. Nie, mężczyźni polscy. Przepadło w nie, tym nie sensie. Przepadło, pieprzą nadal. To jest tradycja polska. A co z tego wynika, że zostały tylko fantastyczne kobiety, w związku z czym one, bo są takie pomysły, jesteście lepsze, mocniejsze, to wy wywalczycie wolność. Co za bzdury. Demokracja to są mężczyźni i kobiety. Jeżeli w tej demokracji mężczyźni nie pomagali Polkom, kobietom w ich walce i kobiety umierają, dzisiaj jest uczczenie pamięci Doroty zabitej. Jeżeli słyszę dzisiaj jadąc do ciebie w radio, że jeżeli jesteś w 20 tygodniu ciąży, bo do... Boże, 20 to jest który miesiąc? Piąty. Bo do trzeciego miesiąca, jak coś się dzieje, będzie naturalne poronienie, nie ma problemu, nie zagraża to twojemu zdrowiu. Jak jesteś w piątym miesiącu, 20, coś się dzieje z twoją ciążą, masz dwie córki. Ja wiem, masz pieniądze, one mogą wyjechać, ale nie zawsze na sygnale zdążą, bo pieniądze to jest sprawa klasowa też kobiety. Ja też mam córkę w takim wieku, 22 lata. I jeżeli coś się dzieje z twoją ciążą, dzwoń do teamu aborcyjnego i do kobiet, które pomagają, bo my wtedy pomożemy ci w szpitalu. Co one robią? Dzwonią do tych lekarzy, grożą, bo jeżeli tego, jak w przypadku Doroty, nie zrobiły, to jest płód i matka i płód musi obumrzeć, co jest ze sepsa. A poza tym kobieta wtedy może tracić macicę, prawdopodobnie nigdy nie będzie miała dzieci. Już w ogóle jest pytanie. To jest XXI wiek. Przypominam sobie rozmowę z moją starszą córką, czy w przypadku młodych kobiet w Polsce zachodzenie w ciąży nie jest wyrazem braku odpowiedzialności, biorąc pod uwagę coś, co się może przydarzyć i jak bardzo państwo będzie niepomocne. A nawet będzie opresyjne. To nie jest opresyjne, to jest morderstwo. Ukonstytucjonowane morderstwo. Ty bardziej patrzysz na Polskę przez okulary francuskie czy szwedzkie? Nie, patrzę na ludzkie okulary. To jest barbarzyństwo. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ani zabijanie kobiet, ani pomysł nasyłania czołgów, ani łamanie im rąk, ani... Mówię o wszystkich autorytaryzmach w XXI wieku w Polsce. To nie powinno mieć miejsca. I nie powinna mieć miejsca pięć list, bo Szymuś, bo Biedroń, który bzdury opowiadał, kłamał, bo Lewica. Świetnie, że na Lewicę tyle głosuje, tyle co na Konfederację. Ale ta Lewica miałaby o wiele większą siłę, bo nie ma, ma taką jak Konfederacja, gdyby się połączyło to w jedną listę i wiemy to z przeliczeń na ilość w Sejmie. Ojców i dyktatur, polecam państwu na Płocie, to nie wiem, czy to jeszcze chyba są Łazienki, albo ten ogród botaniczny. Tam jest wystawa różnych informacji o Piłsudskim. Na przykład bardzo mi się podoba taki rozdział pod tytułem Pasje i drobne słabostki.
Zamach majowy, drobna słabostka. Nie, 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 drobne słabostki to są to spalenie papierosów oczywiście. Czy to jest dla dzieci na takiej wysokości napis? Marszałek innych słabostek, jak wiadomo, nie miał. Nie. Brześć i Bereza to nie były słabostki, to były skutki. To było hobby. Wysyłanie ludzi i zamach. Ty wiesz, że się przejęzyczyłeś w programie z Dibła. Co powiedziałeś? Przejęzyczyłeś się. Mówiąc o Kaczyńskim, powiedziałeś o Piłsudskim. Ale w sensie powiedziałem marszałek, nie, czy prezes? Nie, Piłsudski. Powiedziałeś tak, mówiąc, co on powiedział o Kaczyńskim. Mnie za to wyciągano po prokuraturach za stwierdzenie wiele lat temu. Nie, bo znowu mnie będą to prokuratura ściągać, co powie porównanie. Pani pisarko, powiedz to tak, żeby to był materiał dla widza, a nie dla prokuratora. Facet w depresji, kryptogej w depresji, któremu się wydaje, że jest Piłsudskim. Takie zdanie napisałam, miałam z tym problem. Ale z Piłsudskim czy z kryptogejem? A nie wiem, to było w całości, w pakiecie. Jak gdyby jedno się przykleiło do drugiego. I oto był problem. Chociaż wszystko, uważam, można w Polsce powiedzieć, wszystko, nawet Żurczyk, który mówił prawdę, też ktoś go podał do sądu, ale sąd na szczęście go jeszcze, bo mecenas wolnych sądów, które siedzibę mają tu na górze, który siedział na tym fotelu parę tygodni temu, to mi opowiadał, że oni już mają jakieś przynajmniej 60% Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Więc za jakiś czas prawdopodobieństwa wyegzekwowania prawa, sprawiedliwości jakiejkolwiek będzie minimalne. A wiesz kiedy? Kiedy Szymuś i Lewica pójdą na osobnych listach. Nie kiedyś, tylko wtedy. Łączmy przyczyny i skutki, zanim nastąpi skutek. Słuchaj, ja zawsze byłem zwolennikiem tej jednej listy. I mi, ja nie mówię o tym, że dla mnie nie przeraża perspektywa współpracy Zandberga z Tuskiem, tylko zawsze mnie przerażała niemożność nawiązania tej współpracy. I to jest męska polityka, wielkich ego i małego mózgu. Ja cały czas mówiłem, że 200 metrów od miejsca, w którym siedzimy, jest pomnik wielkiego ludowca, który nie miał wątpliwości, że z dyktaturą trzeba walczyć razem z PPS-em, z PSL-em wyzwolenie, z lewicą, wszyscy razem muszą pójść. No tak, ale to jest pomnik. I tak się nie udało, ale przynajmniej próbowali, a my dzisiaj jesteśmy głupsi niż oni. Bo nie myślimy przyczynowo-skutkowo. Ja wiele lat temu stwierdziłam, czytając o FAS, to jest syndrom alkoholowy, że cała Polska w swojej historii od XVII wieku przedstawia syndrom FAS, czyli dziecka alkoholowego. Bo takie osoby nie łączą przyczyn i skutków. My nie łączymy, co właśnie sobie udowodniliśmy, że jeżeli byłaby wspólna lista, to by nie było tego w przyszłości, że przejmą sądy i będzie autorytarny całkowity. Znaczy mielibyśmy tych zwycięstwo w kieszeni, mówiąc prosto. Tak, ale nie łączymy przyczyn i skutku, jak w fazie. Ekscytujemy się, ci ludzie się bardzo łatwo ekscytują, pobudzają, jest to pobudzenie. Czyli jesteśmy maniac depressive, tak? I bardzo, ale to jest faz syndrom alkoholowy. A potem szybko opadamy w tym, agresja. Problem z uczeniem się. To jest po prostu definicja polskości. A potem mówimy, przegraliśmy wybory. Nie, nie łączymy przyczyn i skutków, kiedy jest jeszcze czas. Właśnie, a propos jeszcze czas. Duda był końcem twojego świata roku 2020. To jest początek końca. Zobacz, co się teraz dzieje. To było, jeżeli Duda miałby zostać prezydentem, wiadomo, ile lat będzie jeszcze po wyborach do Sejmu. Dobra, przegramy w październiku, to co powiesz? Mówię teraz, jeszcze raz mówię, jeżeli nie łączymy przyczyny i skutku, chodzenie na marsze jest piękne, ale to jest machanie chorągiewkami i kwiatkami jak dzieci na karnawale, ale karnawał się kończy, a potem zaczyna się faszyzm i autorytaryzm. I co, będziesz ten dokarmiać koty, ale nie Kaczyńskiego, ale bo to karmiam koty. Czy to będzie twoja alternatywa dla przyglądania się nieszczęściu dalszemu Polski? Ja nie będę się przyglądała nieszczęściu, bo ile można, mówię to teraz, żeby się nie przyglądać. Moją fascynacją jest historia. Powiedziałaś mi przed, że to jest twoja
ulubiona oprócz książka. Oprócz Faworyt. Tak, ale dlaczego, wiesz, co ja będę robić? Ja mam co robić. Chcę napisać drugi tom Wenecji. Chcę zająć się z tyle rzeczy na świecie. Ja straciłam młodość na azyl polityczny i na studiach, jak byłam. Potem pieniądze, mnóstwo pieniędzy, wierz mi, to było mieszkanie, a ja nie zarabiam milionów, na partię kobiet, bo nikt nie dołożył się, żaden polski przedsiębiorca wielki. Nikt, same kobiety się dokładały z własnych funduszy. A myślisz, że teraz się dokładają do opozycji, do czegokolwiek, poza trzech palców ale wiesz, ręki? Ale nie potrzeba na razie pieniędzy tak chociaż dużo. Nie, ja tylko mówię, że wiesz, ci nasi przedsiębiorcy też powinni wiedzieć, no tak, że na następnym zakręcie im się dorwą do dup. No ale to przyczyny i skutki. Kobiety potrzebowały wtedy więcej pieniędzy, nawet na billboard nie miałyśmy. Piszę, od iluś lat mówię o tym i to tak, jakbym była wiewiórką w takiej klatce, która się kręci. Mam nadzieję, że ktoś stawi... To chomik chyba. A tak, ja o wiewiórce, bo wiewiórki są ładniejsze. Ja wiem, że nie można trzymać wiewiórek, ale chomik, masz rację, chomik. I ile można, powiedz mi, jeżeli widzisz przed upadkiem, przed klęską przyczyny, że można powstrzymać i to jest jakieś ego rozdymane i jak gdyby fatum. Że jeszcze możemy powstrzymać kolejny rozbiór Polski. Możemy sobie zaklepać chociaż kawałek normalnego życia. A to jest to fatum, który wisi od kilkuset lat z powodu położenia geograficznego, naszej historii, naszej tradycji, trontadacji. A nie przypadkiem Gombrowicz pisał o młodziankach, bo Polska tym emanuje, tylko czas dorosnąć. Albo jako dorosła osoba podjąć decyzję. Ja podjęłam... Tak jak on w lipcu 39. Jadę na dworzec do Gdyni, taki do widzenia, bo tu się nie da. Kto tak zrobił? Gombrowicz. On przed to zrobił. W lipcu 39. W lipcu, ale tak, to nie był wrzesień. My jesteśmy w sierpniu 39. A artyści są ludźmi wolnymi. Każdy z nas jest wolny, może robić co chce. Nie można wymagać poświęcenia, jeżeli przed nie robimy nic, żeby to zmienić. Każdy ma własne życie. Nikomu nie mam za złe, że się nie poświęca, nie pisze o polityce, nie stawia postów, nie chodzi na manifestacje. Mówię o artystach. Każdy artysta ma własną bajkę. Co do polityków, możemy wymagać, bo oni reprezentują swoich wyborców. A żaden wyborca ze strony opozycji nie jest masochistą, idiotą i nie chce iść na rzeź. Czego oni nie rozumieją? Drodzy Państwo, ja zachęcam do lektury książki mojej ukochanej pisarki Manueli Gretkowskiej, tych dwóch i Faworyt, którą też z wypiekami na twarzy, nie tylko ze względu na erotyczne sceny, czytałem. To są patriotyczno-erotyczne oczywiście, sceny. Tomek, to jeszcze Polska była. To mnie kręci najbardziej. Tak. Także serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak myślisz, że może być. Jak nie będzie, jak będzie jedna lista, będzie najwspanialej. Jeszcze będzie jak w tej piosence? Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie przepięknie z jedną listą. No dobra. Trzymamy się tego. Dziękuję Ci. Dzięki pięknie. Dzięki wielkie.